Dzień dobry, witajcie. Ostatnio pojawiły się reklamy różnych suplementów diety, które mają być stosowane w przypadku zatrzymania wody w organizmie. Widzimy, jak w reklamie baba stoi przed lustrem i się skarży, że tutaj ma oponkę na brzuchu, podpuchnięte oczy, czy nie może wsadzić stopy do pantofelka, zwalając to wszystko na zatrzymanie wody w organizmie albo na okres. Moja teściowa też ma oponkę na brzuchu i też się skarży, że ma zatrzymanie wody w organizmie, ale ja prawie na 100% jestem pewny, że to jednak zatrzymanie tłuszczu w tkance tłuszczowej. Moi drodzy, w medycynie nie istnieje pojęcie zatrzymania wody. Istnieje pojęcie obrzęku. Jeżeli jest to obrzęk uogólniony i dotyczy skóry lub tkanki podskórnej, to mówimy o tak zwanej puchlinie. I faktycznie puchlina może być związana z zatrzymaniem wody w organizmie i wtedy pociąga za sobą faktycznie wzrost masy ciała, ale czasami tak nie jest. Czasami jest to po prostu przemieszczenie wody z przestrzeni śródkomórkowej bądź pozakomórkowej, wewnątrznaczyniowej do pozakomórkowej i pozanaczyniowej. Mówiąc inaczej, po prostu woda zmienia swoją lokalizację, gromadzi się w skórze w przestrzeni pozakomórkowej i pozanaczyniowej, powodując obrzęki i wcale jej ilość w organizmie się nie zwiększa. W takim przypadku takie moczopędne zioła, jak na przykład skrzyp, mniszek lekarski, pokrzywa, żurawina, mięta pieprzowa, one faktycznie mogą działać moczopędnie, ale w tym przypadku akurat mogą również nie pomóc, jeżeli nie jest to de facto zatrzymanie wody, tylko obrzęk związany z przemieszczeniem tej wody w różnych przestrzeniach śród- i pozakomórkowych. Trzeba pamiętać, że takie objawy, czyli właśnie opuchnięcie w okolicach nadgarstków, w okolicach łydek, czy na przykład stóp, kostek, albo w okolicach oczu, to niekoniecznie zatrzymanie wody związane z jakimś fizjologicznym procesem, ale może świadczyć o wielu poważnych chorobach. Fizjologicznie tutaj niewielkie opuchlizny i na zatrzymanie wody, w cudzysłowie, mogą występować u kobiet, no, kiedy zmienia się cykl menstruacyjny, dlatego że estrogeny działają na akwaporyny, drugą i piątą, i powodują reabsorpcję wody. Natomiast w czasie ciąży również niewielki obrzęk może wystąpić fizjologicznie, ale gdy już pojawia się nadciśnienie i białkomocz, to mamy preeklampsję i to wymaga energicznego leczenia. Natomiast ja przestrzegam przed tym, żeby wszystkie obrzęki traktować jako zatrzymanie wody, na które możemy zadziałać ziołami lub suplementami diety. De facto trzeba wyjaśnić przyczynę, ponieważ może ona być poważna. Takie obrzęki powstają często wskutek właśnie wzrostu ciśnienia hydrostatycznego, a spadku ciśnienia onkotycznego w naczyniach, czyli na przykład niedoboru białka u osób niedożywionych, wyniszczonych, w tym również przez chorobę nowotworową. Ale także w niedoczynności tarczycy, gdzie gromadzą się glikozaminoglikany, gromadzą się substancje o charakterze śluzowym w obrębie skóry i tkanki podskórnej. Również w niewydolności wątroby, nerek czy serca. Warto zatem wykonać podstawowe badania. Jakie to? Żeby wykluczyć chorobę nerek, badanie ogólne moczu, a we krwi EGFR i kreatyninę. Żeby wykluczyć choroby wątroby, wystarczy oznaczyć sobie AST i ALT we krwi. Czasami konieczny jest na przykład USG. Żeby natomiast wykluczyć chorobę serca, warto wykonać EKG lub we krwi oznaczyć CKMB i troponiny. Czasami również HSCRP, a niekiedy również inne markery, jak na przykład aminotransferazy, zwłaszcza asparaginianową. Moi drodzy, jeżeli wyniki badań są prawidłowe i te obrzęki pojawiają się okresowo, może to być związek z alergią. Warto wykonać sobie test alergiczny. Po oparzeniach również takie obrzęki się pojawiają. Jak widać, to nie zawsze jest zatrzymanie wody, de facto fizjologicznie, ale może być związane z nieprawidłową funkcją nerek czy wielu innych narządów. Najpierw, zanim zaczniecie jakiekolwiek leczenie, wykonajcie badania, które wykluczą poważne przyczyny.
Moi drodzy, ostatnio, gdy wracałem z pracy, to zauważyłem, że jest otwarta studzienka kanalizacyjna na drodze i tam znajduje się wokół niej dwóch szambonurków. Jeden stoi na zewnątrz i podaje klucze temu drugiemu, który co chwilę się zanurza i wynurza z tego gówna. I tylko słyszę odgłosy. Kazik, podaj mi piątkę. Kazik, podaj szóstkę. Kazik, klucz ósemka. Po chwili ten, co odbiera te klucze, wychodzi z tego szamba w kombinezonie całym od gówna i mówi: Kazik, ty to się lepiej ode mnie ucz, bo całe życie będziesz tylko mi klucze podawał. Dziękuję za uwagę, cześć.